tym filmie zobaczycie przenośną stację zasilania, która może być ładowana za pomocą paneli słonecznych. Zapraszam na materiał. Stacja zasilania to produkt firmy FlashFish. Możemy ją wykorzystać do awaryjnego zasilania w domu, ale również wszędzie tam, gdzie potrzebujemy zasilania, a nie mamy dostępu do sieci elektrycznej. Na przykład na kempingu, na rybach, na działce. Ma wbudowane zaawansowane systemy zarządzania baterią, które optymalizują działanie urządzenia, a wbudowany inteligentny procesor sterowania mocą zapewnia doskonałe bezpieczeństwo, w tym odporność na przeładowanie, rozładowanie, przetężenie, przepięcie i zwarcie. Zawartość opakowania. Instrukcja obsługi. Model tej stacji to FlashFish A501. Stała moc wyjściowa to 500 W. W piku możemy uzyskać nawet 1000 W. Pojemność baterii litowo-jonowej to 540 Wh. Ma trzy przyciski. Przycisk włączenia gniazd USB, przycisk włączenia gniazd 230 V prądu przemiennego oraz przycisk włączenia gniazd 12 V. Na ekranie wyświetlana jest w procentach, jaka jest pozostała pojemność baterii, a także jakie gniazda mamy aktualnie włączone. Z tyłu znajduje się potężna latarka LED z dwoma poziomami jasności oraz trybem SOS. Jest naprawdę bardzo jasna. Do dyspozycji mamy 4 gniazda 12 V napięcia stałego, 2 porty USB typu C, 3 porty USB typu A oraz 2 gniazda 230 V napięcia przemiennego. Z boku znajduje się gniazdo ładowania. Możemy ją ładować za pomocą ładowarki z sieci, ładowarką samochodową lub kompatybilnym panelem słonecznym. To jest jeden z modeli paneli słonecznych firmy FlashFish, który może ładować tę stację zasilania. Jest to model TSP100 o mocy 100 W na napięcie 18 V. Panel jest przenośny, składany i tu muszę podkreślić, jest bardzo starannie wykonany.
Na jednej tylnej części znajduje się sakwa wraz z akcesoriami, instrukcją, a także przyłączem. W wyposażeniu mamy przewód oraz adaptery do różnych typów gniazd. Z panelu bezpośrednio można ładować trzy urządzenia naraz z portu USB typu C, USB typu A oraz portu 18-woltowego napięcia stałego. Panel słoneczny FlashFish wyposażony jest w cztery stopki, które pomagają regulować kierunek ustawienia panelu w zależności od światła słonecznego. O panelu na razie to wszystko. Więcej o nim opowiem, gdy pogoda mi na to pozwoli. Wracamy do stacji zasilania. Z dwóch gniazd typu Schuco na wyjściu mamy 230 V napięcia przemiennego o czystej sinusoidzie. Gniazda mają zabezpieczenia przed włożeniem jakiegoś przedmiotu do pojedynczego otworu. W każdym otworze gniazdka mamy fazę. Jest to więc odmienne od normalnej instalacji, gdzie mamy L i N. Tu w jednym otworze jest faza L1, a w drugim L2. Napięcie międzyfazowe wynosi 230 V. Jest to dość ważny szczegół, zwłaszcza w instalacji TNC. Nie możemy po prostu włączyć tego zasilacza w taki obwód, ponieważ będziemy mieli fazę na obudowie. Nie ma to znaczenia przy bezpośrednim podłączeniu różnorakich urządzeń do stacji. Tu przykład. Zasilanie silnika trójfazowego poprzez inwerter. Ze stacją mogą współpracować różnego rodzaju narzędzia elektryczne. Stacją zasilimy różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, na przykład zasilacz stabilizowany, radio, telewizor, wzmacniacz i tym podobne. Przez krótką chwilę możemy przekroczyć znamionową moc stacji wynoszącą 500 W. W piku może być to nawet 1000 W. Gdy będzie obciążona większą mocą przez dłuższy czas, wyłączy się automatycznie. Aby zapobiec przegrzaniu, włączają się wentylatory umieszczone po bokach urządzenia. Port USB C1 dostępny jest w każdej chwili. Pozostałe porty należy włączyć. USB C1 oraz USB A1 to gniazda szybkiego ładowania.
gniazda DC na napięcie 12 V i obciążalności 10 A. Jedno z nich typu samochodowego, typu zapalniczka. Stację ładujemy napięciem stałym od 5 do 30 V, maksymalnie 120 W. W czasie ładowania nie można korzystać z napięcia 230 V oraz 12 V. Czynne są tylko porty USB. Testów z pracy stacji oraz panelu słonecznego będzie więcej w następnym filmie. Tymczasem zobaczcie, jak przebiegł test pracy lodówki. Stacja zasilała lodówkę przez ponad 12 godzin. Mimo że wyświetlała już 0%, to nadal lodówka pracowała. Lodówka zużyła 390 Wh energii elektrycznej. To wykres mocy pobieranej w czasie. Widać tu, że w piku było to nawet 900 W. W momentach, gdy obciążenie wzrastało do 900 W, napięcie spadało do 120 V. Wartości natężenia prądu w poszczególnych okresach. A to wartość energii czynnej pobranej w ciągu tych 12 godzin. Nie sądziłem, że ta stacja tak długo będzie zasilać lodówkę. Włączyłem ją po południu jednego dnia i musiałem pilnować aż do drugiej w nocy następnego dnia, aby ją przełączyć na zasilanie sieciowe. O stacji zasilania oraz panelu słonecznym będzie jeszcze jeden film, ale to dopiero gdy pogoda mi na to pozwoli, gdy będzie więcej słońca. Możecie w komentarzach napisać, jakie chcecie, abym urządzenia przetestował. Oczywiście do tej mocy 500 W. Tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć.